To jest program Gość Dnia. Grzegorz Gabor, witam serdecznie. A naszym gościem dzisiaj poseł na Sejm, pan Jan Rzymełka. Witamy się państwu. Panie pośle, wielki miłośnik ziemi śląskiej i nie tylko. Nim rozpoczniemy, bo nie będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce, jeszcze jest taki czas mocno letni, więc porozmawiamy. Wakacyjny, więc porozmawiamy o rzeczach przyjemnych. Na początku muszę powiedzieć panu, że mój syn jest pana wielkim fanem, bo kiedyś sfotografowałem zdjęcia pana kamieni, pokazałem mu, mówi mi, gdzie takie kamienie można znaleźć? Mówi mi, no na hałdzie. Ja mu mówię, a on mówi, to jest niesamowite, to kiedy pójdziemy na tą hałdę? No nie, to trzeba wiedzieć, gdzie, jak spotkam tego pana kiedyś, tego zapytam, gdzie takie kamienie znajduje. Naprawdę wspaniałe rzeczy można znaleźć na hałdzie w postaci kamieni, czego dowodem pana osoba. To wszystko są śląskie kamienie, to jest ważne. To nie są ze sklepu, z Chin czy z Brazylii. Ja państwu powiem, moją piaskownicą to była hałda górnicza i my jako bajtle chodzili i zbierali. Pierwszy zbieraliśmy takie iskrzące, czyli piryty węglu, to było fajne, ale to się lasowało, po pewnym czasie już nie świeciło, prawda? Starsi ludzie pamiętają. No, potem zacząłem zbierać kamienie trwalsze i też nie tylko skamieniałości, ale jak budowano tysiąclecia, byłem małym chłopcem, to w tych dziurach, wielkich wykopach, żeśmy znajdowali agaty, które przywiózł nam lądolud ze Skandynawii. No potem już, jak już poszedłem na studia geologiczne do Krakowa na AGH, to już wiedziałem, gdzie jechać i szukać. I to jest tak jak grzybiarze, kamieniorze albo po angielsku mineral hunters, czyli polujący, polowaccy na minerały, jeżdżą w takie miejsca i od szczęścia to zależy. Ale można w ogóle gdzieś znaleźć u nas jeszcze takie kamienie? Znaczy bardzo blisko nas to tak, to jest przypadek na utworach polodowcowych, na morenach. Ale in situ, czyli w miejscu, gdzie ten wulkan wylał, to jest całe obrzeżenie górnośląskiego zagłębia węglowego. Najwięcej ładnych, ale małych agatów jest w rejonie Tenczynka, Regulic, Krzeszowi. Czyli jedziemy do Krakowa, to po lewej stronie widzimy zamek taki, o takiej dużej wieży. Tam wokół na polach dużo tych agatów występuje, to za pół godziny jesteśmy stąd autostradą. A w drugą stronę, jak pojedziemy na Dolny Śląsk, to w rejonie Lwówka, Złotoryi, ale tam to już trzeba wziąć dużą łopatę, tam już trzeba wziąć wielki plecak, bo to jest tak, naładuje się tych kamieni do plecaka trochę, potem trzeba je przeciąć, wyszlifować, no ale ładny jest co dziesiąty, co pięćdziesiąty. Ale w Świętochowicach w Chorzowie nie znajdziemy. Znaczy, znajdziemy piękne skamieniałości. Na wszystkich starych hałdach możemy szukać, i to niekiedy bardzo wartościowe rzeczy, które są w muzeach świata. Na przykład odciski w tych łupkach powęglowych, w tych czerwonych, już przepalonych, albo w tych ciemno-czarno-szarych, mamy skrzydła owadów karbońskich. To są rarytasy wśród skamieniałości. Mamy sigilarię, czyli takie kształty pieczęci, sigilaria. Mamy odrosty różnych gałęzi, z tego można nawet te piękne bola robić, bo jeżeli to jest skrzemionkowane i przetnie się tak w poprzek, to się ma taką sznitkę, która da się wypolerować. Także po prostu trzeba zacząć czytać stare hałdy, w których można grzebać jeszcze, bo wiele z tych hałd idzie pod budowę dróg ekspresowych i autostrad, których ostatnio dość dużo powstaje w Polsce, więc te hałdy się tracą. A na dole tylko chodzą kombajny, już nie chodzi sztygar, nie klupie tym młotkiem w ścianę i ci przodowi nie mają czasu oglądać. Tam jest wysoka temperatura, hałas, no i po prostu wierci się. I pan poseł Jan Rzymełka mógłby tak o kamieniach opowiadać i opowiadać. Ale na końcu muszę państwu powiedzieć, że kamienie są najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Bo nawet wierny pies może harnąć, ugryzie kiedyś, jak jest, mu się coś nie podoba. Kot może podrapać, kwiotki trzeba podlewać. Zwierzęta, a kamień nic nie powie. Zwierzęta trzeba futrować. A kamień nic nie powie, leży tam raz na kilka lat, go się w wodzie umyje. I jest wierny, można z nim prowadzić debaty, on nie odpyskuje. Nas nie było, te kamienie już były, nas nie będzie, one są. Potem mają po 200-300 milionów lat. Ten akurat z Nowego Kościoła, tu ze Śląska, no ma 270 milionów lat dokładnie. To jest w porfirze permskim. I to są kamienie naprawdę atrakcyjne, interesujące. Co najciekawsze, potrafimy syntezować diamenty, szafiry, rubiny, agatów jeszcze nie potrafimy a i nie pan, wiemy. A panie pośle, że pan wejdę słowo, jest wspaniałym promotorem tego, co można znaleźć w ziemi na obrzeżach hałd, tak jak pan powiedział. Ale trzeba patrzeć pod nogi, nawet tu w okolicach, jeżeli jest stare gizole, nie wiem, czy państwo takie paskowane, zielono-niebieskie kamienie, które z tych różnych pieców martlenowskich były, prawda? To są te krzemiany, które u góry są, na dole jest ciężkie żelazo, żeliwo, wszystko wypływa, gorąca lawa.
a u góry są lekkie, to potem się kruszy i wysypuje na ogródkach działkowych. Tego jest sporo. Patrzmy pod nogi, wydłubujmy, myjmy. Dzisiaj można wejść w komputer i fajne rzeczy znaleźć. I być może coś się znajdzie, tak więc warto patrzeć pod nogi, bo tam różne rzeczy można znaleźć. Nie spotkaliśmy się dzisiaj tutaj w naszym studiu z panem posłem, żeby rozmawiać o kamieniach, ale zawsze warto wspomnieć o tej wspaniałej pasji pana posła. Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o czymś innym. Już państwo słyszeli trochę po śląsku, tutaj pan poseł zaczyna mówić, a to dlatego, że ogłosił konkurs na fraszkę po śląsku. Tak, Katowice obchodzą za kilka tygodni 150 lat, kiedy małe wioski, osady górnicze nad różnymi rzeczkami zintegrowały się i powstało miasto, które potem urosło na jedno z największych w Europie czy w tej części Śląska. Przegoniło i Bytom, starą historyczną stolicę. No, nie dorosło do Wrocławia, ale nasz Górny Śląsk, czyli nasza mała ojczyzna, miała stolicę w Katowicach. I chciałem sprawdzić, czy Gwara Śląska, a właściwie nie ma jednej Gwary Śląskiej, jest kilkadziesiąt różnych gwar, dialektów. Najłatwiejszy dzisiaj powiedzieć, że to jest śląszczyzna. Ludzie go dają. I ci spod Opola, i ci spod Tarnowskich Gór, i ci z Tela, czyli z Cieszyńskiego, z Brennej, z Wisły. Tak, ale panie pośle, różnorodność naszego języka, śląskiego języka jest tak różna, że chyba do jednego worka nie da się włożyć. Nie da się, a są tacy, którzy uważają, a skodyfikujcie, uczcie tego sztucznego języka. I Kaszubi na tym popłynęli, bo kaszubski jeden skodyfikowany nie pasuje wielu ludziom, których rodzice, dziadkowie jeszcze go dają po kaszebsku. I oni mówią, a czemu się tego masz uczyć? Ale jeżeli mówimy o Kaszubach już, to przynajmniej jest tyle, że mamy dwujęzyczne ulice. Gdzieś tam ten kaszubski jest w szkołach, o nim słychać, a ten nasz biedny śląski gdzieś tam jest, no, tak traktowany. I co najciekawsze, młode pokolenie bardziej klika w komputery, w tablety niż pisze. I dlatego ogłosiłem razem z prezydentem Katowic, który wszedł w ten pomysł. Myśmy zazdrościli Rudzie Śląskiej, bo w Rudzie na Ficynusie tam pan Wątroba ogłaszał od czasu do czasu różne konkursy fraszkowe o Rudzie. A teraz jest konkurs o Śląsku i o Katowicach na 150 lat. Wystarczy napisać 16 wersetów, ale to ma być gwara rymowana. Tym, że ta gmara ma coś wnieść. Ja się wychowałem na Śląszczyźnie, na Ligoniu, na Berach i Bojkach. Później na studiach przeczytałem Officina Ferraria, poemat w tytule łaciński o hutach i żelazach i minerałach Rozdzieńskiego, 1612 rok. Czyli tradycję mamy bardzo dużą tego języka wierszowanego, albo staropolszczyzny, albo tutaj tych ligoniowych berani, bo to się tak godało, że to jest beranie, no, czyli takie, no tak, panie pośle, krotofilne. Tylko, czy będziemy w stanie, czy widzowie, odbiorcy pana apelu będą w stanie napisać w dzisiejszych czasach coś? Chcemy to sprawdzić. Mamy już sporo odpowiedzi. Dużo nauczycieli się ostatnio zwróciło, aby poczekać z tym jeszcze, przedłużyć, bo nie tylko wakacje. Młodzież w szkołach, w takich dzielnicach, właśnie jak tutaj w wielu dzielnicach Świętochłowic, uczy się i pielęgnuje tą gwarę. I nie chodzi o to, żeby to była rymowanka taka na fez, nie? Ja kocham śląskie wice, bo lubię Katowice, a mam na nie chcice. Jest na Facebooku nawet taki portal, no, ale dla mnie to nie wnosi. To jest takie trochę prostackie w cudzysłowie. Poczytajmy Ligonia, gdzie on opowiadał językiem takim opisowym, krotochwilnym, życie codzienne. W ogóle gwara śląska służyła opisowi życia codziennego. Chcę państwu powiedzieć, że w Gwarze Śląskiej jest ponad 300 określeń na glebę, na ziemię, bo jako geolog to wiem, ale skąd? No bo Ślązacy pierwotnie zaczęli kopać węgiel czy rudy, byli rolnikami. To była społeczność rolnicza i ona miała na urodzajną, suchą, taką czy inną, różne nazwy. Tak samo żyli w rodzinie i pokrewieństwa, już prawie, że się nie używa pewnych nazw. Ujca, kto to jest, prawda? Czy tak po śląsku zniemczone to ur-onkel, prawda? Bo po polsku nie ma tego wujka, ale w drugim pokoleniu starszego, czyli brat dziadka jest opisowo, ale nie ma jednego wyrazu. Jest tego bardzo dużo i chciałbym, żeby to było zachowane. Musimy pielęgnować ten język i ten konkurs jest po to, żeby zobaczyć, czy naprawdę jest to język pisany, bo po dwóch piwach każdy umie śląskie wice opowiadać, prawda? Nawet ci przyjezdni, którzy pracują na grubie i po pewnym czasie tak nasiąkają śląszczyzną, że oni bardziej ją propagują niż ci rodowici Ślązacy. Jest czas właśnie, bo tak, z jednej strony zanika, wchodzą komputery, krótkie przekazy, SMS-y, gdzie gwarowo się nie posuwa.
Wygląda ale ostatnio jeden z operatorów komórkowych, o ile dobrze pamiętam, ale wprowadził też takie... dodają, że trzeba wyleźć, nie? Ja, dokładnie. I być może ktoś... Nie, u nas już akurat nie ma tak źle z tym, chociaż to wymieszane strasznie, Ślązok z Gorolem i nie tylko. Ale to chyba jest też piękno Śląska. Ale znam księży wielu, którzy chcieli wprowadzić śląszczyznę, gwarę śląską do sakrum, czyli do Ewangelii na przykład. I to się jakby nie przyjęło. Ten język gwarowy nie ma precyzyjnych słów, na przykład, żeby w rozprawie sądowej wygrać z sędzią w gwarze. To jeszcze nie jest. I sądzę, że te gwary, one dojrzewają. To jest takie ciasto, które rośnie w tych ramach jednego z dialektów polskich, to jest najciekawsze, i że on najprawdopodobniej się wykrystalizuje, może za naszego życia. Tym bardziej, że panie pośle, wracamy do historii. Wszystko wokół nas pokazuje, że... Cieszymy się tożsamością, czyli że coraz małą ojczyzną. Dokładnie, że coraz bardziej chcemy lgnąć do tego, co było kiedyś, do żelozka z duszą, panie redaktorze, do bify. 30 lat temu w podziemiu myśmy z Wojtkiem Czechem zakładali Związek Górnośląski, prawda? I jak upowszechniliśmy, to nas pytali, a co to jest ta Górnośląska? Wstydzono się go terminu, bo było Śląskie Śpiewanie, Związek Górnośląski, różne nazwy górnośląskie. Wtedy ludzie dopiero otwierali oczy. A dzisiaj młode pokolenie chce iść w kierunku tożsamości. No i to jest piękne, a fraszka po śląsku się w to wpisuje. Do kogo jest to skierowane? Do wszystkich. Od bajtla z podstawówki, nawet z gimnazjum, prawda, po profesora uniwersytetu. Może mieszkać w Chicago, w Niemczech, w Australii, może mieszkać w Lipinach. To jest, czyli po naszemu rzecz ujmując babcia Gizela otwarty, na przykład tak może jest. Napisać i może też Ecik z podstawówki. Jasne. Coś takiego. I są nie ludzie, ma... którzy... To jest łowienie talentów. Bo niektórzy nauczyciele polskiego nam mówią, że są. W każdej szkole jest jeden, dwóch, który poradzi ładnie na spotkaniu w sali gimnastycznej i na jakiejś rocznicy coś powiedzieć. I ja nawet sądzę, że ten oddźwięk będzie szerszy, ponieważ na moim stronie facebookowej można znaleźć takie moje wypowiedzi w Sejmie, trochę gwarą. Nie za dużo, bo to trzeba tłumaczyć ludziom z Polski, prawda? Ale też regulamin tego konkursu jest na stronie instytucji Katowice Miasto Ogrodów. To jest instytucja Urzędu Miasta zajmująca się kulturą i tam jest cały statut, tam będą nagrody. Ja sądzę, że ten, kto wygra, przejdzie do historii, ponieważ gdyby ktoś napisał, tak jak pan Tadeusz, 13 ksiąg w gwarze po śląsku, pierwsza księga 150 lat temu, kiedy te rozdzianka, rawa, te potoki z kuźniami żelaza się tworzyły. Potem znaleźli metody odlewania cynku, prawda, to śląska metoda. No potem dopiero ten wągiel zaczęli kwedrować. Napisać w 13 księgach, to na pewno z konkursu by wyjechali dobrym autem, bo namówiłby prezydenta Krupę, żeby zafundował coś takiego. No właśnie, bo młodzież młodzież pyta, wiem, że moje dzieci też pytają, a co idzie wygrać? Panie pośle, co idzie wygrać? Co idzie wygrać? Wygrać idzie wiarę ojców, to znaczy na pewno będą super dyplomy, na pewno będzie chwała we wszystkich mediach, od Facebooków, przed radio i telewizję, bo to wszyscy są zainteresowani poznać tych. Są perełki naszej kultury śląskiej, ludzie, którzy potrafią pisać na zamówienie w gwarze. Będą nagrody książkowe, zobaczymy, jeżeli będzie jakiś super utwór, to wszystko będzie zależało od prezydenta miasta Katowic. Uroczystości 150-lecia Katowic zaczynają się za tydzień, potrwają przez kilka tygodni. Do końca września przedłużyliśmy termin składania wniosków. Można to przysłać mailem, można przynieść do Domu Śląskiego na Stalmacha 17, czy do tak zwanego December Palasu, tam gdzie siedzi, ma siedzibę swoją Katowice Miasto Ogrodów. Można, jak ktoś się wstydzi, żeby go ktoś palcami nie pokazywał, można w zalakowanej kopercie godło i swoją ksywkę tam włożyć, ale jeżeli ktoś nie chciałby, żeby publikować, to musi napisać. Nie, no myślę, że jak ktoś już bierze udział w takim przedsięwzięciu, to raczej, żeby o nim słyszano, a nie by pozostać anonimowym. No i właśnie chcemy pokazać innym rejonom Polski, że my mamy realną, rzeczywistą, głęboką tożsamość górnośląską. I to ja ją widzę, bo ja śląszczyzną zaradziłem się 30 parę lat temu, zakładając i Związek Górnośląski, pisząc tą deklarację, potem uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach górnośląskich. Tylko, że myśmy byli tacy dupowaci, że nie potrafiliśmy się za mocno z tym przebić. Dzisiaj nadszedł czas właśnie, żeby pielęgnując język, który jest jedną z odmian czy dialektów polskiego języka, pokazać, że tutaj są archaizmy. W tej gwarze śląskiej mamy bardzo stare rzeczy, są
pierwsze zdanie po polsku zapisane, to na śląsku, prawda? Daję ja po prostu no podtrzymać. No, z tą dupowatością, jak pan powiedział, to do dzisiaj się słyszy, że Ślązak to taki jest bardziej łatwy do manipulowania. Taki, on taki... łatwiej wyjdzie na ulicę, by protestować, bo coś tam jest z węglem, niż pomyśleć, jak to zrobić, żeby było inaczej, prawda? Więc celem moim jest też to, żeby sobie radzić na co dzień, prawda? Ale to jest... nie oczekiwać, że ktoś komuś pomoże. Śląskowi nikt specjalnie nie pomoże. My sami sobie musimy pomóc. No niestety, górnicy ale, też sami sobie muszą ale, pomóc. Historia pokazuje i czasy współczesne, że tutaj jest naprawdę wielu wspaniałych, wartościowych ludzi i warto ich pokazywać, pielęgnować. A Ślązak, taki rodowity, to bardzo często gdzieś tam chce z boku stać, on nie chce się eksponować. Tak, to mamy w sobie, bo to jest doświadczenie historyczne. Ten, kto nie działał społecznie, to przeżył, bo tak, albo były powstania, albo był czas okupacji, prawda, terroru. To była Rzesza. To nie było tak jak na Kieleczyźnie, że to partyzanci byli w lasach, prawda? Tu na Śląsku, mimo że były lasy, tej partyzanckiej takiej, którą znamy ze wschodniej Polski nie było. Później był okres represji komunistycznych, potem już powstała Solidarność, pierwsza Solidarność, w której uczestniczyłem. Sam byłem internowany przez prawie rok. No akurat w najbliższych dniach wielkie uroczystości w Gdańsku. Minęło 35 lat od sierpniowych wydarzeń, od tego przełomu, kiedy Polska nabrała oddech, zrzuciła te kajdany, no idzie dobrze. Ja pracuję w Komisji Spraw Zagranicznych, często jeżdżę na obserwacje wyborów do innych krajów, jak wracam do Katowic czy na Śląsk, mówię, nam się udało. Bo tak w Mołdawii, Białorusi, na Ukrainie jest tak, bida i ciężko. Panie pośle, ale mieliśmy o polityce nie mówić, ale teraz powiemy. Mówię, że wracam na Śląsk, tylko, że tu jest bardzo, tu jest po europejsku. Tak, ale pan jako obserwator, bo pan o tym wspomniał, więc ja myślę, że warto, bo czasami mam wrażenie takie, że tych niektórych ludzi warto by było wysłać gdzieś właśnie tam, żeby oni zobaczyli, że innym jest gorzej, nie? Że innym jest, że jest może nie tyle, że gorzej, bo to nie jest akurat powód, że innym się nie udało. Ale że innym się nie udało i że gdzieś indziej może być, mogą być manipulowane na przykład wybory, może być gorzej niż jest u nas. My czasami nie doceniamy tego, co mamy. My nawet możemy być wzorem dla wielu krajów. Śląsk jest tym rejonem, gdzie dzisiaj dwie osie, mało kto wie, oś biznesu i oś kultury. W rejonie Nospru styka się, czyli tu mamy Muzeum Śląskie, wspaniałe, warto zobaczyć. Narodową Orkiestrę, warto pójść, bo to jest najpiękniejsza sala, najlepsza akustycznie. Żyjemy w pięknym miejscu, tak Śląsk jest. Wszędzie obok blisko, spodek, dokładnie. Obok tak. Centrum Biznesu Europejskie, to jest jedno z najciekawszych miejsc w Polsce w tej chwili. Ludzie przyjeżdżają sobie robić fotki w tym obszarze i ludzie nawet mówią, jest nowa tendencja, gdzie mam mieszkać, no to może przyjadę do Katowic na Śląsk. Był czas, kiedy ludzie uciekali z centrum miast śląskich na Podbeskidzie, gdzieś tam, bo tam był świeży luft. Teraz ten luft jest wszędzie dobry i warto mieszkać w centrach miast, które są zrewitalizowane. No właśnie. A się okazuje, że na Podbeskidziu nie do końca jest taki świeży luft jak u nas. Tak jest, bo kopalnie sprzedawały no. Najgorsze floty i tam ludzie za flaszkę dostali furę czegoś, co jest odpadem, w ogóle nie powinni tego używać do palenia. A wracając do fraszki po śląsku, są kategorie? Nie. Pierwotnie żeśmy myśleli, że będzie kategoria poematu takiego wartościowego, ale profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego wybili mi, że nie ma gościa, który by napisał poemat wierszowany w gwarze ośląskiej. Więc wszyscy są w jednym worku. Ważne, żeby pisali w miarę po polsku, to znaczy, żeby nie było jakichś tam haczyków pochylonych, bo niektóre kodyfikacje pewnych gwar śląskich idą w tą stronę, żeby te nosówki, te umole, te wszystkie akcentować w postaci różnych wężyków czy haczyków, ale dzisiaj głównym językiem jest język SMS-a, prawda? Gdzie pisze się tylko litery, już nie ma polskich nawet, nie ma, więc jest prośba, oczywiście jury przyjmie wszystko, postarać się to napisać tak, jak się to czuje czyli, w alfabecie można, polskim. Rozumiem, że można i odręcznie, i komputerowo napisać. Tak jest, i ludzie nawet faksy poprzysyłali, bo w robocie mają faks, to łatwiej. No właśnie, a jaki jest odzew na tym etapie? Jest dzisiaj. Odzew taki, że pojawiło się wiele fajnych utworów. My niestety dopiero po tym, jak jury je przepracuje, będziemy je upowszechniali. Jest wiele sygnałów, poczekajcie jeszcze, bo jak dzieci pójdą do szkoły, to my jako nauczyciele polskiego, my im zadamy te tematy, mają 2-3 tygodnie, żeby poszlifować. To jest bardzo fajny pomysł i sądzę, że nawet w każdym mieście go można stosować, bo to będzie wspólny dialekt
Śląski. Ale jeżeli to zrobią ludzie w Opolu, w Tarnowskiej Górze, w Cieszynie, podobne konkursy, to oni wyłowią perełki lokalne, tej lokalnej gwary i te też ją trzeba pielęgnować. Czyli mam rozumieć, że jeżeli to wszyscy są wrzuceni do jednego worka, tak jak pan poseł powiedział, no to ten, co wygra, to już jest bad. To będzie miał, przejdzie do historii. Sądzę, że jeżeli się to upowszechni, to co roku będą takie konkursy, prawda? Katowice zazdrościło Rudzie Śląskiej, że oni tam sobie ogłosili jeden, drugi. Ale też mam sygnały, że jest trudno pisać. Ludzie potrafią mówić. Natomiast, żeby to napisać, to jest pewien opór. I zachęcam do kryklania. I może coś komuś wyjdzie. No właśnie, niektórzy piszą na chusteczce w restauracji, bo akurat gdzieś tam wena twórcza przychodzi. Pisać w zasadzie można wszędzie, gdzie tylko coś natchnie człowieka. Tak, bo proszę zauważyć, że teraz taka prosta śląszczyzna jest w spotach reklamowych, w szyldach restauracji czy w produktach, prawda? Ale to nie jest rymowane, wierszowane, to jest tylko po to, żeby zwrócić uwagę, żeby był biznes, prawda? Ale to taka jest kolej losu. No niestety w takich czasach żyjemy, że pieniądz rządzi. Chciałem zapytać, czy ten konkurs ma szansę na stałe wpisać się w organizowane w Katowicach? Sądzę, że tak. Tych konkursów było tutaj wiele. Nawet tam uczestniczyłem w narodzinach pewnych konkursów. No właśnie, mamy wspaniałe konkursy, śpiewamy po naszemu. Różne były losy tych konkursów. Konkursy ortograficzne. A tutaj teraz wracamy do konkursu na gwarę. Zobaczymy, ile w sumie osób na taką dużą aglomerację się zgłosi, prawda? Bo są naciski, żeby kodyfikować, żeby to był język i tak dalej, ale to nam da pewien sygnał, na ile ta śląszczyzna jest dojrzała do pisania. No ale tak jak mówiliśmy na wstępie, śląski język jest tak bogaty, tak różnorodny, że jego niestety chyba raczej nie da się skodyfikować, nie da się wrzucić do jednego worka i być może też... I są różne opcje tego śląskiego postrzegania naszych gwar. Właśnie jedne, żeby zachować i pielęgnować te odrębności, bo to są najciekawsze rzeczy. Ja powiem, moja żona pochodzi tam spod Piekar, jak ja tam na Zolity jeździłem, te 50 lat temu, no to ja nie wszystko rozumiałem na Józefce czy w tych rolniczych obszarach, a potem jak jeździłem w góry, to tych górali z Brennej czy z Koniakowa też nie do końca rozumiałem, bo oni używali tak dużo czechizmów, tak dużo tych austro-węgierskich ausdruków, prawda? Tam każda belka w tym domu góralskim ma swoją nazwę, każde narzędzie jest inne. My tu w rejonie przemysłowym mieliśmy inną gwarę, no i zobaczymy, czy będziemy w stanie, na pewno się porozumiemy, bo my się rozumiemy. Natomiast czy jesteśmy w stanie pisać w jednym języku? Sądzę, że za mojego życia, że tak powiem, ta forma tej śląszczyzny się ukształtuje. Miejmy nadzieję, że tak. Ważne jest to, że są osoby, które lubią mówić po śląsku, są osoby, które pielęgnują tą śląszczyznę i są osoby, które jak gdyby próbują... Zaczynają pisać, eksponować to, że warto mówić po śląsku, że warto się utożsamiać ze śląskiem, bo to nie jest obciach. W ogóle nawet język polski pisany jest coraz rzadszy. Przecież ilość listów spadła drastycznie. Ludzie wysyłają maile czy smsy. No pisanie na urodziny, życzenie już wyszło z mody. No ale miejmy nadzieję, że to wróci, bo coraz bardziej chcemy wracać do tej historii. Powiedzmy jeszcze, panie pośle, na zakończenie, do kiedy i gdzie można zgłaszać się z gotowymi fraszkami po śląsku? Można do końca września, ale lepiej będzie tak do połowy września to przysłać do biura poselskiego posła Rzymełki, Dom Śląski, Stalmacha 17 w Katowicach, tam gdzie jest siedziba Związku Górnośląskiego, tam gdzie był kiedyś hotel, tam mieszkał i Fidel Castro, i Breżniew, i inni ludzie. Bardzo dziwna, tam miał Rospuchowski swoją siedzibę tej Solidarności. To jest na tyłach Pałacu Młodzieży, tak, dla ludzi, którzy dokładnie nie wiedzą. Historyczne miejsce. Bardzo historyczne, willa taka, prezydenta Kocura się nazywa. Można też wysłać mailem do biura, można też przynieść do Katowice Miasto Ogrodów, to jest instytucja kultury, mieści się w tak zwanym pałacu December Palaście, czyli na placu Sejmu Śląskiego, niedaleko pomnika Korfantego, boczne wejście, tam dawniej była sala NOSPR-u. Można też wejść na strony i wysłać mailem. Można... Czyli, szanowni państwo, no jak Stalmacha państwo... Stalmacha 17, Katowice najprościej. Możliwości jest wiele, każdy na pewno źródło dotarcia znajdzie, wybierze dla siebie najdogodniejsze. Zachęcamy, fraszka po śląsku, warto pielęgnować nasz język, warto mówić o śląsku i warto pisać, co jest nieco trudniejsze, jak ktoś, powiedział pan poseł. A ktoś chce, a nie wie, to niech
kupi sobie książkę albo wypożyczy w bibliotece Bery i Bojki Śląskiej Ligonia na przykład i zobaczy, jak jemu to pięknie poszło, prawda? Do dzisiaj z tego się śmiejemy, do dzisiaj z tego są robione małe... Czyli mamy wzorce, które... Ale nie chcemy pokazać konkretnego wzoru na fraszkę. Każdy sam to ma wymyśleć, bo fraszka jest bardzo szeroka. Z jednej strony być może warto sięgać do tych źródeł, a być może jednak wymyśleć coś samemu, bo to może być jeszcze ciekawsze. Odkryjemy jakiś talent pierwszej wody, jak te kamienie, tak którymi jest. Pan się tak pasjonuje. No, można uczcić te 150-lecie Katowic, naszej stolicy Górnego Śląska, właśnie takim utworem historycznym. Każdy werset jest o pewnym etapie rozwoju Katowic, prawda? Bo to jest jedno z młodszych miast w Polsce. Tu już pan poseł już podpowiada, jak można to zrobić. My oczywiście zachęcamy, czas do końca września, więc jeszcze tego czasu sporo pozostało. To był program Gość Dnia. Moim gościem dzisiaj w studiu Śląskiej Telewizji Miejskiej pan poseł Jan Rzemyłka. Bardzo dziękuję, panie pośle. Kłaniam się państwu i nie tylko Godomy, ale próbujemy kryklać, szryflać. Tak jest i coś na pewno z tego wyjdzie. Dziękuję, do widzenia. Bo język pisany, on zostanie na papierze czy w komputerze. Język mówiony jest ulotny. Nie da się ukryć. Dziękujemy bardzo. Kłaniam się dziękuję państwu. Panie pośle, do widzenia.